mnóstwo atrakcji czekało dziś na łódzkich przedszkolaków i uczniów podstawówek. Minitory przeszkód i wiele innych zabaw przyciągnęły prawdziwe tłumy na plac przed Centrum Edukacji Mundurowej. Wszystko to w ramach drugiego pikniku mundurowego i munduriady. Munduriada, czyli mini olimpiada dla dzieci, sprawdza, jak dzieci nasze są sprawne i pokazuje im, jak ważna właśnie jest ta sprawność fizyczna. Jest to drugi piknik. Odpowiedź od służb mundurowych była na tak. W czasie pikniku mundurowego dzieci miały okazję poznać zadania osób pracujących w służbach mundurowych. Zaprezentowali się przedstawiciele policji, pogotowia służby celnej, straży miejskiej, wojska i straży pożarnej. Jak mówi chorąży Grzegorz Pasko z Centrum Edukacji Mundurowej, szkoła chętnie włącza się w tego typu inicjatywy. Jeżeli się zawsze do nas zwracają organizacje, że tak powiem, zewnętrzne, zawsze staramy się pomóc, wspomóc we współorganizacji tego typu przedsięwzięć, jeżeli chodzi o naszych najmłodszych mieszkańców. Cykl konkurencji sprawnościowych przygotowali najmłodszym uczestnikom munduriady uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji Mundurowej. I to właśnie konkurencje sportowe sprawiły maluchom największą radość. Nie zabrakło również tych, którzy już marzą o tym, by kiedyś włożyć mundur. Strażakiem, bo jest najfajniej i można gasić pożary. Imprezę zorganizowały Miejskie Przedszkole Światełko, Szkoła Podstawowa nr 5, Centrum Edukacji Mundurowej, a patronatem wydarzenia objęło Radio 5. Brawo.